No chodźcie, szósteczki, do tatusia. O kurwa. 20 orenów dla wujka. Zobacz, obudził się. Zwariowałeś? Nie wchodź tam. Zawrzyj gębę, jest skuty, nic mi nie zrobi. Prawda, mistrzu Geralcie? Powtórz rzut. Bo co? Kości się nie poturlały. Że niby oszukuję? Odszczekaj to. Ty patrz, znowu się obudził. Łowca potworów, patrzcie go, zwykły kurwisyn. Słyszałem, że wiedźmini to sieroty zbierane po gościńcach. Eksperymenta na nich robią. Ponoć w przesilenie z wiedźmami się dupcą. Stąd te ślipia plugawe. Wystarczy odczepić go i zaprowadzić do pokoju zwierzeń. Myślałem, że nie żyjesz. Nie tak łatwo mnie zabić. Dotąd nie było okazji. Vernon Roche. Hello and welcome to The Witcher 2. Finally. As you have heard, I'm playing this with combination of Polish audio and English subtitles because I find the Polish so fitting for this. Not only that it is originally Polish books, but then game is also originally in Polish, but it just gives the taste of Polish swears. Just, it's perfect. So, Vernon, I would shake your hand if I could. Niestety mam zajęte ręce. Głupiec ze mnie. Wes! Rozkuj go. Geralt, zrywi. Przedstawisz nas? Nie trzeba. Przynieś coś do picia. Nie będziemy tu siedzieć o suchym pysku. Opowiesz mi wszystko, co pamiętasz. O szturmie i o tym, co wydarzyło się w Samotni. A jeśli odmówię? Jeśli odmówisz, będę cię bił. Dowodzę oddziałami specjalnymi od dawna. Mam do tego rękę. Jesteś wiedźminem. Zniesiesz dużo. Żebyś wiedział. Najwyżej wrócisz do lochu. A jutro publicznie cię wytrzebią, obedrą ze skóry i powieszą. Tak za nic? Za temerię. Chwalebne. Od czego mam zacząć? To był długi dzień. Zacznij więc od tego, co ważne. That morning, the king summoned me. I żeby było jasne, byłem ostatnią osobą, która paliła się do bitwy. Po prostu królowi się nie odmawia. Do I have to censor that? I don't know. I think I better do it. Yep, that definitely
needs to be censored. God damn it. Wiedźminie, śpicie! Jego wysokość król Temerii, Pontaru, Mahakamu i Soden, senior protektor Bruż! Wzywam mistrza Geralta do siebie. Przekaż, że zaraz będę. Przykro mi, że przeszkadzam, ale król... Wiemy. Udanego dnia, pani, Wiedźminie. Głupia wojna. A mogliśmy miło spędzić poranek. Geralt, przecież królowie nie prowadzą głupich wojen. There are no wise wars either. Mądrych wojen nie ma, Triss. Co w takim razie powinnam doradzić naszemu chutliwemu monarsze? Nie zakochiwać się, nie płodzić mękartów. Nie wywoływać głupich wojen. Genialne. Ale zdajesz sobie sprawę, że te bękarty mogą w przyszłości ubiegać się o tron i wywołać jeszcze głupszą wojnę. Co nie zmienia faktu, że... Ta. Foltest i reszta królów północy tuzami intelektu i ogłady być może nie są, ale lepszych nie mamy. Dlatego pójdę do niego i będę chronił, jeśli będzie trzeba. Ale po zdobyciu zamku opuszczamy dwór. Znów śniłeś o dzikim gonie. Mhm. No, that's not the game. That dream. Mam przeczucie, że ten sen jest wyjątkowy. Szaleńczy bieg przez las i dziki gon. To moje ostatnie wspomnienia. Budzę się rano i staram się odtworzyć szczegóły. Jest w nim ukryta jakaś wskazówka. Coś, co pozwoli mi odzyskać pamięć. Kto wie? Sny mają wielką moc. Mówi się nawet, że kształtują rzeczywistość. Wiele rzeczy się mówi. Problem w tym, że z reguły to bzdury. Czas pokaże. A scout reported seeing a dragon. Jeden ze zwiadowców zarzeka się, że widział smoka nad rzeką. Twierdzi, że natknął się na komando z Coyatelli, byłoby po nim, ale nadleciał smok. Elfy padły na ziemię, bijąc pokłony, a on uciekł. W centrum cywilizacji? Geralt. Poza tym, z tego co pamiętam, wiedźmini nie polują na smoki. Czy coś się zmieniło w tej kwestii? Nie. Masz rację, smoka tu raczej nie ma. Ale może jest widłogon albo oszlusk. Wyrośnięta wiwerna. Sądzę, że w tej historii prawdziwe jest jedynie to, że zwiadowca czmychnął przed elfami. If you say so... Did you learn anything about the assassin? Jak się udała sekcja niedoszłego królobójcy? Koszmar. Minął już miesiąc, od kiedy go zabiłeś. Ludzie króla próbowali zrobić sekcję sami. Banda amatorów. To, co przyjechało na wozie, trudno nazwać zwłokami. Król nie ufa nikomu. Ustaliłaś coś? Źrenice adaptowały się do światła. Prawdopodobnie widział w ciemności równie dobrze jak ty. Nie byłam w stanie ustalić jego wieku. Chcesz powiedzieć, że zabójca, który miesiąc temu przekradł się przez wszystkie straże i nieomal zabił króla i mnie, był wiedźminem? Mówię tylko to, co wykazała sekcja. Nikomu nie chwaliłam się tymi rewelacjami i nie zamierzam. Wiem, co to może dla ciebie oznaczać. Teraz jesteś obrońcą, królewskim wiedźminem, ale łaska pańska na pstrym koniu jeździ. It's time to go. Pora zmierzyć się z chutliwym królem i jego głupią wojną. Dołączę później. Can we... Oh. I've spent around half an hour in tutorial because it was something else. Ooh. Yeah, and you will be seeing picking a lot of stuff. We can jump. Oltest kazał ci przekazać, że ci jaja wódkę, jak się nie pospieszysz. Zrobi sobie z nich wiedźmiński medal. Cokolwiek uczynicie, będzie wam odpuszczone. Piękny dzień na bitwę. Nie bójcie się, ekscelencjo. Jesteśmy poza zasięgiem kuszników. Przyznaję, panie, iż nie jestem wojownikiem. Oh, sorry.
Wreszcie jesteś. Zdrajcy królestwa gotują smołę na murach, a ty zabawiasz się z królewską doradczynią. Jak mogę ci pomóc, panie? Idziemy do szturmu. Chcę, żebyś był przy mnie. Za mną, panowie! Nie dajmy czekać zdrajcom! Panie, mieliśmy być poza zasięgiem. To balista, ekscelencjo. Ramiona wzmocnione sprężynującymi płytkami i naciągane cięciwą z końskiego włosia mogą wyrzucać bełty nawet na kilometr. Zabójcza i bardzo kosztowna broń. Doświadczona obsługa może strzelać nawet dwa razy na minutę. Ma jednak pewną wadę. Wasza wysokość, proszę się ukryć. W momencie strzału uderzenie ramion jest tak silne, że zmienia położenie balisty. Nie da się strzelić dwukrotnie w to samo miejsce. Nie wiedziałem, że wasza wysokość zna się na inżynierii wojskowej. Nie znam się. 2 lata temu dałem te balisty baronowej na urodziny. Panie! Co sądzisz, ekscelencjo, o ludziach, którzy żyją mimo takich ran? A co sądzisz, wasza wysokość, o żołnierzach, którzy takie rany zadają? Ci już nie żyją. Mistrzu Geralcie, liczę, że będziemy mieli okazję porozmawiać, gdy ucichnie bitewny zgiełk. Ekscelencja wybaczy, ale opuszczam dwór najszybciej, jak będzie to możliwe. Mogę spytać o powód? Biorą mnie tu za kogoś, kim nie jestem. Jak się zwoła? Zaraz. Byłeś ze mną pod Brenną i w czasie kampanii. Norman Sador, prawda? Wciąż jesteś strzelcem? Tak, panie. Los nie uśmiechnął się do mnie. Normalnie, Sadorze. Za wieloletnią służbę koronie mianuję cię dziesiętnikiem strzelców. No, do roboty, panowie. Nie ma co mi trężyć. Really? Is that easy to mounted here? By the way, how can I walk? Oh, with shift, okay. Wasza wysokość, proszę wybaczyć śmiałość pytania, lecz jestem zmuszony je zadać. Jaki los spotka królewskie bękarty, gdy... To nie są żadne bękarty! To moje dzieci! Jeszcze raz usłyszę słowo bękart i komuś stanie się krzywda. Najjaśniejszy, panie. Proszę wybaczyć, jednakże prawo dziedziczenia jest niezwykle precyzyjne i... W życiu mam prawo! Jak będzie trzeba, to je zmienię! Przede wszystkim nie pozwolę, by banda zbuntowanych baronów posługiwała się moimi dziećmi jak sztandarem! Wasza wysokość ma całkowitą słuszność. Adda nie żyje. Nie mam innych dzieci. Rozumiem. Koniec rozmowy, ekscelencjo. Wracajcie do namiotu. Czarni w obozie przed bitwą. Do czego to doszło? Najchętniej odesłałbym jego pomarszczony łeb Emerowi w worku. Ale Triss Merigold kazała mi być uprzejmym i cierpliwym. Byłem? As ever. Bardziej się nie dało. Zawsze wiedziałem, żeś swój chłop. A co ludzie gadają, łajno mnie obchodzi. Z Addą też tak było. Dowiedziałeś się czegoś o niedoszłym zabójcy? He could have been a witcher. Triss zrobiła sekcję. To mógł być Wiedźmin. Wiedźmin? A co ja wam, kurwa, zrobiłem? Nieważne. Wiesz coś więcej? Nie nosił znaku cechowego, ale to nic nie znaczy. No, no. Nie jeden na twoim miejscu trzymałby gębę na kłódkę. Triss złoży mi raport po bitwie. A teraz zajmijmy się zdrajcami. Jak strzelacie, łamagi? Żołnierzu, luneta! Co tam się dzieje? To Echeverry! Łap, Wiedźminie! Walimy w czerwony pióropusz! Skorwiel przysięgał mi doskonną przyjaźń. Mów, ile podnieść! Oh no. Półtora stopnia. Really? Trafiliśmy bydlaka? Zdjęty. Ha! O jednego zdrajcę mniej.
Do boju! Za mną, Wiedźminie! Wiesz, Wiedźminie, jestem nawet gotów darować Luizie, jeśli tylko klęknie przed swoim królem. Bardzo szlachetnie. Kpisz sobie? Zresztą nieważne. Jestem pewien, że Luiza zrozumie swój błąd. Poza tym dzieci powinny mieć matkę. Pogubiłem się. Mieliśmy z Luizą lekki kryzys. Chciała ode mnie rzeczy, których nie mogłem jej dać. Rozumiesz? Tak, zdaje się, że tak. Od razu znaleźli się tacy jak hrabia Echeverry, szlachetni, współczujący. Powiedzieli, zły król chce ci zabrać dzieci, ale obronimy je, może nawet wsadzimy na tron. No i baronowa dała się nabrać, jak to matka. A prawda jest taka, że im zależy tylko na przywilejach i osłabieniu korony. Barki, przemaś, rozrzał jedna! Rozkaz był, więc rąbaj wroga! Zagrasz srebrny zębem! Chodź przed nami! About the assassin thingy. The assassin's queen. We find an easter egg with his body. Czołem, żołnierze! This has a fate. Gdzie, kurwa, zmierzamy? Na bitwę! Po co, kurwa, zmierzamy? Po zwycięstwo! No, i tak trzymać. Was it all? Uwaga, do jej ściany! Wszyscy na broni! Ta wieża to był poroniony pomysł. Miała złamać ducha buntowników. Banda lordów i paniczyków przyjechała z pompą pobiegać po murach, podczas gdy prawdziwe wojsko ginęło w gównie i szczynach na ulicach pod nimi. Jeśli lata służby nauczyły mnie czegokolwiek, to tego, że nieważne czy bitwa, czy bal, najlepiej urodzeni mają najlepsze miejsca i najlepsze stroje. Świata nie zmienimy, Wiedźminie. Mów dalej. Then was the assault? Na początku wszystko szło gładko, póki nie trafiliśmy na Ariana Lavaletta. We'll go one by one in this order. I didn't have that hood. Alright, I'm good. I actually forgot to dress up. I'm not ready. Friend of war, friend. Level it. Wyrzuć mi to robactwo! The king is being protected. Lordzie Soiksen, sforsujcie bramę do centralnej wyspy! To dobry dzień na zabijanie, wasza wysokość. Za mną, panowie! Za Temerię! Lordzie Swan, wasi ludzie idą ze mną. Musimy dostać Ariana Lavaletta i złamać morale obrońców miasta. Wedle rozkazu! Geralt, panowie, za mną! Pochwałę! Cofnąć się do kurwy nędzy! Zabraniam wam ginąć jak idioci! Słyszycie? Kurwie syny mają dobre pozycje. Jak tak dalej pójdzie, wystrzelają nas jak kaczki. Masz jakiś pomysł? Balista powinna załatwić sprawę. That sounds like an idea.
chance. Is there any way for me to go? Or do I have to... Like that? Yeah. Jump down? So it is like in Fable, where you can only jump in designated spots. Oh, I forgot. Okay. To I know which side I have. Igni. Okay. Oh, there's another one. Bro, I'm trying to go. Oh, I'm dying. Do we have any health potions? I guess not. Yeah. Potions. Oh, well... I think we need to create some health potions, please. Oh no, we are regenerating. Equip. Yeah, and I have some problems with trying to. Kill all the attacking foes. Okay, I think it was all. I keep pressing R instead of E. Please.
Is there any reason for me to just spam light attacks when we are dealing with? Equipped enemies. Kind, please. I found armor enhancement. Use this item to enhance the component parts of your armor, like jackets, boots. Okay. Hey, 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 who's taking lead? Where do you want to go? Here? Okay. Za mną! Kto pierwszy namierzy, temu winy nigdy nie zabraknie! Wyrzuć mi to robactwo! Rozwalić to już! Topornicy! Porąbać nas z czapy! But they look... Never mind. Hi. Yes, please. Hopefully it's, I don't have to save it manually. Okay, it's right here. He's me, I guess. I feel that although I am working nice. Wait, hide your weapon. It's only then you can climb. Bo wystrzelamy was jak wściekłe psy! Arian Lavalette. Nie będzie łatwo. Poddaj się, Arian! Potraktuję cię honorowo! Hendosz się, królu! Zasypać ich strzałami! Dalej, chłopy! Za Temerię! Mają dobre osłony. Co proponujesz? Spróbuję się tam dostać. Jeśli łucznicy zapewnią wsparcie, powinienem dać radę. To syn Luizy i starego barona, dziedzic tych ziem. Jest porywczy i dobry w mieczu. Uważaj. Przemówię mu do rozumu. Osłaniać Wiedźmina! Hopefully I will talk to him the way I talked with Daniel. And... Whoa, okay. And... Przed kontestem! So first, this is gonna be interesting. What? Oh, okay, I'm being attacked, so I guess he helps by default. It's a shame, really, that I can't get off the edge.
Oh, and I think we level up. Yeah. Oh. Oh, this is how I can learn to parry. I like some more health. So you can climb with your sword out. I'm getting more and more confused. Sławny Geralt z Rivii. Nisko upadłeś, Wiedźminie. Ponoć jesteś jednym z najlepszych szermierzy północy. Przekonajmy się. Please surrender and save your man. Wystarczy tej rzezi. Poddaj się, a Foldest potraktuje cię honorowo. A kto mi zagwarantuje, że nie wyrżnie wszystkich? Nikt. Foldest zhańbił moją matkę. I do tego paktuje z Nilfgaardczykami. Król ma całą armię, a ty kilku dzielnych ludzi i swój honor. Wybieraj. Słyszeliście, chłopcy? Król wysłał do nas Wiedźmina. Chce, żebyśmy się poddali. Żebyśmy zapomnieli, czym jest honor i duma. Hańba lub wiedźmiński miecz. Chcecie tak żyć? Chcecie zgiąć karki przed Foltestem? Nigdy! Słyszałeś, Wiedźminie. Nie chcą. Drop your weapon, you fool. Złóż broń, głupcze. To nie jest zabawa. Twoi ludzie nie muszą umierać. Poddajcie się, a król okaże łaskę. Moja matka doznała już dość królewskiej łaski. No i co z tym zrobisz? Rzucisz mi się na miecz? Uciekniesz? Zrobił z niej ladacznicę, a potem wyparł się jej przed całym królestwem. Racja. I nic tego nie zmieni. A teraz rzućcie broń. Jeśli mojej matce coś się stanie, znajdę cię i zabiję. Thank you. Arian Lavalette złożył broń. No proszę. Rozmawiałeś z nim? Przez chwilę. Potem zabrali go na tortury. No. Zdrajcy nie mają łatwo. Mów dalej. What ultimately happened to the dragon? Przy okazji, co ze smokiem? Rozwalił pół zamku, wybił kupę wojska i odfrunął. Dokąd? Wiadomo tylko, że w stronę Edirne. Ta, o mało nas nie pozabiją. Wait, really? Arian Lavalette poddał zamek! Otwierać! I co? Żyje? Żyje! Nie jestem mściwy! Na kolana, to może okaże wam łaskę! No i utknęliśmy. Na to wygląda. Ja nic tutaj nie poradzę. A tymczasem główne siły przeprawiają się do miasta. Wracamy do namiotu. W obozie jest teraz pusto i przyjemnie, a ja mam już dość. Aha, królewskie oddziały specjalne. Chcemy go zobaczyć! Podważasz moje słowa, psie! Otwierać natychmiast! I don't believe that was necessary. Panie? Vernon Ross. Raport Ross. W mieście trwają walki. Duża część naszych wojsk pokonała rzekę na łodziach rybackich i przedarła się do środka. Palą, gwałcą i rabują. Lavalettowie bronią się wciąż w dzielnicy świątynnej. Co z baronową? Wzięta żywcem i bezpieczna. Nie uszkodziliście jej, mam nadzieję. Wedle rozkazu. Nic jej nie jest. Piękna jak zawsze.
Nie było przy niej dzieci. Ale wiecie, gdzie są? W klasztorze, ale wciąż nie mamy dobrego rozpoznania terenu. Przez most! Chronić króla! Why they left there? Why did they... Krycie! Smok pod kurdycję! Chronić króla! Pod kurdycję! Oddałbym dwa palce za kuszę wołową! A jednak smok! Nie wierzę, prawdziwy smok! Myrgold, załatw go! A nie się zachwycaj! To nie takie proste! Bydle spali mi armię! Wiedźminie, jak walczyć z czymś takim? Uciekać! Zawodowiec i hędożony! Musimy się przebić do miasta! Tam mamy większe szanse! To prawda, że wiedźmini... Krycie! Smok pod kurdycję! Ten smok chyba od mnie znika! Co on robi? Skoczyć na niego z mieczem? Nie mam pojęcia! To ty jesteś jak Spiderman od potworu! Dostali się pod bramę! Kolonogi! Nie wytrzymam tak długo! Sprowadźcie kuszników! Triss! Most płonie! Szybko tędy! Ten... All right. Hędożony smok. Mogliśmy przez niego przegrać. Odgłosy bitwy powinny go przepłoszyć. Mniejsza o smoka. Czekam na koniec tej opowieści. Hey, we split up at the monastery. Od zawalonego mostu prawie cały czas byłeś przy mnie. Prawie. Opowiedz, jak dostałeś się na świątynny dziedziniec? I don't know. A gadali, że pod mury nie podejdziemy. Pół dnia i miasto zdobyte. Meldować. Walki o zamek trwają. Grupa rebeliantów zabarykadowała się w świątyni. Co z moimi dziećmi? Pewnie też w środku. Fen przycisnął jednego z kapłanów, który wspomniał coś o jakimś przejściu pod murami. Taran nie podejdzie. Chyba, że za tydzień. Próbować siekierami? Trochę to zajmie, ale co robić? A ten kapłan, co z nim? Zemdlał, zanim się rozkręciłem. Jest pod strażą, na dole. Robota czeka, kapitanie. Tak jest. Silas, zajmij się tymi drzwiami. Idziemy, Fen. Wiedźminie. Wasza wysokość. Zadanie specjalne na miarę twoich umiejętności. Vernon ma dar przekonywania, ale bywa porywczy. Spróbuj na własną rękę poszukać innej drogi. Jak ci się uda, cała wyzima będzie ci zazdrościć. Sire, Darbos won't hurt the Burns' children. Żołnierze Lavaletów nic nie zrobią dzieciom baronowej. Uspokoję się dopiero, gdy je zobaczę. Musimy działać szybko. Buntownicy są w potrzasku. Jeszcze im do łbów przyjdzie wykorzystać je jako zakładników. Maybe we should wait for Vernon? Może Roż wyciągnie coś od tego kapłana. To duże miasto. Potrzebuje wskazówki. Liczę na niego, ale czas nagli. Rozejrzyj się po okolicy. To może być tunel albo jakiś przekop. Mogli założyć tam pułapki. Jesteś znacznie lepszy od reszty moich ludzi. Najbardziej się do tego nadajesz. Okej. Ruszam. Liczę na ciebie. Co z tymi toporami? Ruszcie życie! By the way, inside. If I understand correctly. Yeah. I have to go around here maybe.
Maybe some sewers, you know, generation of threats, monsters, containers, and places of power. So I am supposed to spawn medallion. Wypuścicie nas, panie żołnierzu? Morda w kubelu! Woltest jest miłosierny, mnie przebaczy! Jak wygląda Velu? Mam przywieszanie buty. Cholera, jak wygląda Velu? Mam przywieszanie buty. Najeźdźca, psia krew, temerski oprawca. Use the art sign to clear a path. Art. Ooh. Wait. I saw open. Here that happens. Thank you. You are in a dark space, hence your vision, by drinking the cat potion. Can I just drink it like this, or do I have to cut? Okay. Cut. By the way, did you know that Witcher was supposed to be called a Hexer instead? Silver. I remember the first time I played this game. I'm supposed to change swords, and in the end I try to kill everything with the same one. Secret Temerian sword. Is it any better than what I have? 11-14. It is better than my steel sword. Za stary na to jestem. There's only one way we can advance. Oh, we can. No way. Oh. Can we finish this effect early? Please. Wait, I saw someone. Jebać leniki! Jebać leniki!
Can I use art on that? I can. Ani kroku w tył! Sure. Oh, wait. Nope. Okay, I just need to wait some time for doors to become unlocked. Well, take their stuff. Although, really? Although, is there any real reason for me to collect all that? We're gonna get captured anyway. So probably all the stuff I collect right here is. That's not what I wanted. Oh, by the way. Aaron. That's a trap. Yeah. Yeah, that's a trap. Okay. Yes, please. That's not the way. I might have to go through the door. Yep. Ani kroku w tył! Open the gate. Okay, how am I supposed to open the gate? I don't see any mechanism. Required. I didn't see. Oh, I didn't loot. Okay, from yep. Oh, soldiers' orders. See that. To unit commanders, all forces are to fall back immediately to defend the route leading to the temple. These positions must be held at all costs.
death to the tyrant. Come on, I know you can use it. Właśnie zostałeś najbardziej utytułowanym wiedźminem na świecie i najbogatszym. Trzymam waszą wysokość za słowo. Widzisz, Vernon? Geralt dał radę. W samą porę. Kapłan raczył udać się do swoich bogów. Widziałem na rzece Skojatel. Gdzie dokładnie? Ilu? Jakie mieli barwy? Chcę dożyć elfy. Potem się nimi zajmiemy. Do świątyni! Gdzie tam był? Skojatel. Kawałki układanki zaczynają do siebie pasować. Albo mówisz prawdę, albo bardzo dobrze zmyślasz. Chcę usłyszeć resztę. Benkarty Foltesta, samotnia. Co się tam wydarzyło? It all starts with Tales. Gdyby nie Tales, może dotarlibyśmy tam razem. Do rzeczy, Wiedźminie. Cóż, arcykapłan mówił prawdę. Jego wysokość Foltest, król Temeri. Arthur Tales, były hrabia Nesveld. Podpisywałem twój wyrok. Tak. Tymczasem baronowa okazała mi łaskę. Cóż za niezręczna sytuacja. Gdzie Anais i Bussi? Pytasz o królewskie dzieci? Nie nadużywaj mojej cierpliwości, Tales. Obiecuję ci szybką śmierć. Przyznaj, Foltest, w obecności bogów i ludzi. Bussi i Anais to owoc twoich lędźwi. Są twoim potomstwem. Ukorz się przed obliczem bogów i powiedz prawdę. Może nie zauważyłeś, Tales, ale właśnie zdobyłem to miasto. Przy pomocy siepaczy, czarownicy i mutanta odmieńca. To święte miejsce. Nie ważysz się podnieść ręki na sługę Bożego. I won't. Where are the children? Gdzie ukryliście dzieci? W samotni. Są samotni. Co to ma znaczyć? Bluźnierstwo! Czarnoksięskie sztuczki! Can I slap him? Let's slap him. Świątobliwemu włos z głowy nie spadł, a szlachetka dostał w ryj. Wilk syty i owca cała. Różne rzeczy mogą pójść nie tak w czasie sztuku. Ale smog był kroplą, która przegięła pałę goryczy. Przelała. Co przelała? O, goryczy. Czarę. Geralt, ty się znasz. Da radę wytresować smoka? Pierwsze słyszę. To dlaczego gadzina zjada tylko moich ludzi? Miejmy nadzieję, że Marigold udało się teleportować. Na pewno sobie poradziła. Jeśli zginęła, trzeba będzie znaleźć nowego doradcę. Zamknij się, Roż. Spójrz prawdzie w oczy. Smok mógł ją... Smok będzie za chwilę twoim najmniejszym zmartwieniem. Dosyć! Zamknąć gęby, obaj! Okay, press right mouse button when flashes on the screen to evade dragon's attack. Cool. Smok wrócił! Nie mogę! Really? There's something there. Smog wrócił! Nie mogę! Oh.
Znowu ocaliłeś mi życie. Możesz prosić o co tylko chcesz, Wiedźminie. Oczywiście w granicach rozsądku. Opuszczam dwór, panie. Pragnąłbym, żeby Triss Merigold mogła odejść ze mną, jeśli będzie chciała. Pewnie, że będzie. Ślepy jesteś. Zadurzyła się w tobie po uszy. Możecie odejść. Nikt wam nie będzie przeszkadzał. Masz moje słowo. Thank you. Kto idzie? Król Foltest. Przyszedłem po moje dzieci. Geralt, poczekaj. Mógłbyś je wystraszyć. Bogom niech będą dzięki. Moje modły zostały wysłuchane. Idź, Busy. To nie jest mój ojciec. Ale to wciąż twój król, chłopcze. Bijał na triumf. Twierdza padła, miasto zdobyte. Panie, czas podziękować praojcu i matce stworzycielce za zwycięstwo. Chwila, ślepcze. Pół roku nie widziałem moich dzieci. Bogowie mogą poczekać. Posłuchajcie mnie. Pokłóciliśmy się z waszą mamą, ale to już przeszłość. Źli ludzie oszukali ją i chcieli mi zrobić krzywdę, ale zostali ukarani. Wszystko będzie dobrze. Nie płacz, synku. Kiedyś zostaniesz królem, a królowie nie płaczą. Nadchodzą zbrojni, panie. Dzieci, idźcie do refektarza. Za chwilę przyjdą tu moi rycerze. Kiedyś będziecie nimi rządzić. Ale najpierw Busy musi umyć twarz i usunąć ślady łez. W komnacie obok jest wiadro z wodą. Anais, pomóż bratu. Panie, modlitwa. To są królewskie dzieci. Mają twoje oczy, panie.
So we didn't manage to help the king after all. But the kid, one of the kids saw what happened, so couldn't she tell them? Didn't they ask the kids if no they cóż, saw anything? Chyba nic więcej się od ciebie nie dowiem. Jestem wolny? Foltest, król Temerii, został zamordowany. Niestety, na razie jedynym podejrzanym jesteś ty. Zgniję w lochu tylko dlatego, że morderca okazał się sprytniejszy od ciebie. Przykre. Na pewno nie zgnijesz w lochu. Powieszą cię. To może przekonaj ich, żeby tego nie robili. Nie mam żadnego wpływu na wyroki sądu. Foltest talked about you. Foltest dużo o tobie opowiadał. Gdyby nie on, byłbym włóczęgą albo pijakiem. Powiedziałbym, że Foltest zrobił dla mnie więcej niż ojciec. A mój ojciec nie zrobił dla mnie nic. Nawet go nie poznałem. Dlatego nie spocznę, dopóki morderca nie zostanie ukarany. Co ty tak właściwie robisz, Josh? Wykonuję rozkazy, których inni nie potrafią wykonać. What's happening in the kingdom? Jak sytuacja w Temerii? Zebrała się rada regencyjna, która ma zaprowadzić porządek. A to oznacza trzy rzeczy. Zapanuje całkowity burdel, w mieście zabraknie wina, a miejscowe dziwki obłowią się jak nigdy. Triss bierze udział w obradach? Owszem. Tylko po to, żeby się dowiedzieć, że nie jest już potrzebna. Skąd wiesz? Jestem od tego, żeby wiedzieć. Chcą mieć królestwo bez czarodziejki? Na razie mają królestwo bez króla, więc wykorzystają każdą okazję, żeby jej się pozbyć. To kto będzie rządził? Głównymi pretendentami są hrabia Maravel i baron Kimbolt. To oni teraz władają zamkiem Lavaletów. Są jeszcze bękarty Foltesta. Tak. W ich żyłach płynie królewska krew. I to one, a nie jacyś szlachetkowie, mają prawo do tronu. Triss will vouch for me. A gdyby ktoś poświadczył za mnie? A masz świadka? Miałem na myśli Triss. Gdyby nie była twoją kochanką, kto wie, ale jest. I wszyscy o tym wiedzą. Co z nią? Nic jej nie jest. Z tego, co wiem, została zaproszona na posiedzenie Rady Regencyjnej. Okej, but I'm still not a murderer. Jesteś dowódcą niebieskich pasów, więc zrób coś do kurwy nędzy. Morderca znajduje się na wolności. Z każdą chwilą jest coraz dalej. Wersja z mnichem zabójcą mnie nie przekonuje. Nie powiedziałem, że był mnichem. Był w habicie. Odpłynął łodzią z oddziałem z Coyatel. Rozpoznałbyś go? Jasne. Nigdy nie widziałem takiej góry mięcha. Co byś zrobił, gdyby udało ci się uciec? The killer. Zapolowałbym na tego królobójcę. Wiesz, gdzie go szukać? Skojatel pomogli mu w ucieczce. Od nich trzeba zacząć. Myślę, że wiesz, co to za jedni. Niby skąd mam wiedzieć? Mieli trofea. Maski w niebieskie pasy. Komando Jorveta. Zatem mamy trop. Wiem, gdzie ich szukać. Daj mi pić. Tortury wywołują u mnie ogromne pragnienie. W sumie, dlaczego nie? Wes! Przynieś nam coś do picia. No, nie można było tak od razu. Sam jesteś sobie winien. Twój los w twoich rękach. Dziękuję. Kobiety służą w jednostkach specjalnych. Nie wiedziałem. Wes jest jednym z moich najlepszych żołnierzy. Jak trafiła do niebieskich pasów? Wyciągnąłem ją z łap Coyatel. Miała 16 lat, jak spalili jej wioskę i wyrżnęli mieszkańców.
Spodobała się dowódcy komanda i tylko dlatego ją oszczędzili. Ostatnia sprawa. To są akta niejakiego Geralta z Rivii. Dotyczące śmierci króla? Śmierci Geralta. Raport dotyczy wydarzeń sprzed 5 lat. Rivia. Miasto liczące 1234 mieszkańców. Pośród nich żyje 253 nieludzi. 25 września 1268 roku wybucha pogrom. Ulice spływają krwią elfów i krasnoludów. Tylko jeden człowiek staje naprzeciw rozjuszonego tłumu. W czasie zamieszek ginie 76 nieludzi, w tym wiedźmin Geralt z Rivii, pchnięty w pierś widłami przez człowieka, o którym wiadomo jedynie, że nazywał się Rob i miał dług wysokości 3 koron w lokalnej karczmie. Ratując wiedźmina, ginie też Yennefer z Wengerbergu. Ciała Geralta i czarodziejki zabiera tajemnicza dziewczyna o popielatych włosach. Miejsce pochówku pozostaje nieznane. Pamiętam. Rivia. Yennefer. Co się z tobą dzieje? Widziałem to. Zobaczyłem własną śmierć. Wróciła ci pamięć? Pamiętam tylko to. Sam koniec. Wes! Skończyłem. Skuj go. Daj mi klucz. O świcie wypływam. Straż przyjdzie tutaj za 5 minut. Zjedz coś, przyda ci się. Jeszcze wczoraj na rękach go nosili. Jak bohatyra. Nie dziwota. Sam widziałem, jak 20 ludzi trupem położył. To prawda. Zasuwał po murach i nie było widać, gdzie ma miecz, tak nim wywijał. A jak bestia nadleciała, to myślał, że go na strzępy rozerwie. Poczekaj, jutro będą z niego skórę pasami drzeć. Może też damy mu wycisk za Foltesta. And that is not it for today. I want to keep the prologue in one piece if possible, and if I remember correctly, we are at the end of it. So, for now, thank you very much. Stay alive and see you soon. Bye!